Na podcast medycznie estetycznie zaprasza doktor Mariusz Borkowski. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu medycznie estetycznie. Dziś moim gościem jest pani doktor nauk medycznych, lekarz Olga Milbrandt z gabinetu Milbrandt. Witam cię, Olgo. Cześć, bardzo mi miło. Nie powiedziałem na początku jeszcze, że jesteś onkologiem klinicznym. Czym tak. zajmuje się onkolog kliniczny? Onkolog kliniczny tak generalnie zajmuje się pacjentami z chorobami nowotworowymi, ale w tym jest profilaktyka, diagnostyka, leczenie oczywiście, to jest ten główny rdzeń, no i follow-up, czyli obserwacja takiego pacjenta po zakończonym leczeniu. To jest bardzo duża działka. I tak naprawdę taki onkolog też jest takim reżyserem leczenia pacjenta onkologicznego, bo mamy dużo specjalizacji, które uczestniczą również w procesie leczniczym czy wspomagającym, ale to właśnie ten onkolog ma tym tak trochę zarządzać, nie? ma to, tego pilnować, żeby to było e, według standardów i z jak najlepszym efektem dla pacjenta. A czy jest jakaś różnica między onkologiem a onkologiem klinicznym? Czy to jest ta sama specjalizacja? Wiesz co, to jest takie dość zabawne, bo w ogóle to w Europie mamy onkologię medyczną. I ona istnieje niedawno, bo właściwie rok przed moim rozpoczęciem specjalizacji, czyli jakieś 11 lat, dopiero w Europie istnieje ta specjalizacja i to jest onkologia medyczna. Natomiast w Polsce już istnieje od 1985 roku. Dlatego, że mieliśmy dosyć w tamtych czasach takie relacje bliskie z lekarzami, które emigrowali do Stanów Zjednoczonych, a tam wiadomo, onkologia powstała. Tak? W Stanach Zjednoczonych narodziła się chemioterapia. Przede wszystkim ze względu na broń chemiczną używaną w czasie II wojny światowej. I tam już ta specjalizacja onkologii klinicznej istniała. Dlatego w Polsce mamy właśnie onkologię kliniczną, jak w Stanach Zjednoczonych, a w Europie, wreszcie, Europy, mamy onkologię medyczną. Natomiast mówimy skrótowo, że to jest onkologia. Kiedyś nazywaliśmy tą specjalizację chemioterapeuta, tak? To byli chemioterapeuci, zazwyczaj to były osoby po na przykład innych specjalizacjach, jak interna tak? czy chirurgia. Natomiast obecnie jest to zupełnie samodzielna specjalizacja, no bo też dużo wątków musi złapać. Powiedz mi w takim razie, jak do tego ma się medycyna estetyczna? Skąd ta druga pasja? No właściwie to bym powiedziała tak szczerze, to prawie, że nijak się ma, tak? No to są rzeczywiście skrajne dziedziny. I nie ma co ukrywać. To są zupełnie inni pacjenci, ale na pewno są wątki, które można połączyć, tak? I troszeczkę to tak wygląda, że ja się czuję jako onkolog na konferencjach medycyny estetycznej, jak tam nie pasuje. Z drugiej strony, jak jestem na konferencjach onkologicznych i ktoś z moich znajomych wie, że też się zajmuje medycyną estetyczną, to też to troszeczkę wzbudza takie zainteresowanie, czy zamieszanie. Natomiast wydaje mi się, że to jest, to już jest dziedzina medycyny, medycyna estetyczna, tak się nazywa. I jest to jakaś część naszej działki lekarskiej. Stąd, jak ktoś łączy, nie wiem, choroby wewnętrzne i pulmonologię, nie ma problemu, tak? No to ja łączę onkologię medycynę estetyczną. Jak ja to łączę, mogę Ci powiedzieć. Ja zajmuję się pacjentkami onkologicznymi po leczeniu czy w trakcie leczenia, również u siebie w gabinecie medycyny estetycznej u nich wykonuję zabiegi. Albo doradzam po prostu, jak mogą o siebie zadbać. A myślę, że dla wszystkich lekarzy, którzy wykonują zabiegi właśnie w kabinetach medycyny estetycznej, to też jest jakaś część profilaktyki przeciwnowotworowej w ich kabinetach. Bo zauważ, że do kabinetów medycyny estetycznej przychodzą młodzi ludzie. Nie? To są tak między 30 a 60 rokiem życia to są... W sumie ta grupa Bardzo właśnie dziękuję pacjentów. Dziękuję za to tak. określenie młodych ludzi, jako <laughs> osoba po pięćdziesiątce. <50. laughs> Bardzo dziękuję. Ale często to jest tak, że ci pacjenci pierwszy raz trafiają do lekarza albo najczęściej do niego trafiają do lekarza, tak? Do, właśnie do lekarza medycyny estetycznej. Nie chodzą na kontrolę do lekarza rodzinnego, m, tylko chodzą na regularne nie wiem, iniekcje botoksu, czy kwasu chorowego, czy na, na mezoterapię. I to jest moment, w którym. Każdy lekarz, bez względu na to, jaką ma specjalizację, może zaproponować jakąś profilaktykę, tak? Powiedzieć, a kiedy pani ostatni raz miała morfologię, a schudła pani, coś się dzieje. Ona może narzekać na to, że jej się pogorszyła cera. My jako lekarze, no mamy obowiązek drążyć temat, tak? Zapytać, co spowodowało, że ona schudła, czy, się, czy zaczynały jej wypadać włosy, nie? Także myślę, że jeśli chodzi... O te działki to można ją naprawdę łatwo połączyć, jeśli tylko się chce spojrzeć. tak. Czy nie jest to zbytkiem, że pacjent, który ma zagrożenie życia, przynajmniej tak wydają się, że jeżeli ma chorobę nowotworową, powinien przychodzić do lekarza medycyny estetycznej. Czy to nie wywołuje jakiegoś szoku? Szoku u kogo? U pacjenta czy u lekarza? I u lekarza czy u rodziny pacjenta? A, Bo tak, tak sobie myślę, że. No, każdy sobie myśli, no człowieku, powinieneś może testament mm -hmm. pisać, a ty idziesz na zabiegi medycyny estetycznej, to cały czas te zabiegi wywołują kontrowersje, a szczególnie w tej grupie pacjentów. Czy to jest mm -hmm. słuszne? No to jest prawda, to jest takie trochę tabu, nie? Że, że pacjent onkologiczny powinien się skupić na swoim zdrowiu, na leczeniu, a, a nie na wyglądzie zewnętrznym. No Tylko, że zdrowie to też jest wygląd zewnętrzny. Tak? Mm -hmm. To jest też poczucie, jak siebie odbieram, jak siebie widzę w lustrze. Wiesz, pacjent onkologiczny mierzy się z wieloma trudnościami. Po, poza tym, że mierzy się z chorobą, która jest bardzo stygmatyzowana, tak? I, 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 I samo nazewnictwo jest już trudne dla niego, tak? Bo to jest walka z rakiem. No, nikt nie mówi, że walczy z cukrzycą, tak? Ale walczy się z rakiem. E, po drugie, jest odbierany społecznie, no bo często po nim widać tą, to leczenie, tak? Bo na przykład nie ma włosów... I od razu już jest to nacechowanie. I po trzecie, no właśnie, to co mówisz, że jest to, jest to też um, trudna choroba, no bo może być w dużej części, nie jest, mimo wszystko, z tego sobie z tego nie zdajemy sprawy, chorobą śmiertelną. Może być, ale nie jest, nie? I, I w takim przypadku, no ten pacjent rzeczywiście, jak zaczyna myśleć o tym, że Chciałby ładnie wyglądać, to wydaje się to fana a z drugiej strony, jeżeli on się ma lepiej poczuć, nie? ma się ze sobą dobrze czuć, ma mieć z tego korzyść psychiczną i my to nazywamy po prostu jakością życia, poprawą jakością życia w medycynie, no to to jest dla niego z, na plus, tak. To jest bardzo pozytywny aspekt. Do tego stopnia, że mam naprawdę Wieloletnie, ponad 30-letnie badania, w których okazuje się, że poprawa jakości życia w jakikolwiek sposób, tak? czy to na przykład tym, że pacjent ćwiczy, czy pacjent właśnie korzysta z jakichś zabiegów kosmetycznych, medycyny estetycznej, medytuje, jego poprawa jakości życia przekłada się na efekty leczenia, a w konsekwencji na długość życia jego. Także wiesz, jakkolwiek to może wyglądać, to chodzi też o to, że jeżeli to przynosi mu jej pozytywny aspekt, no to jak najbardziej. Jeżeli ktoś nie ma na to ochoty i czuje, że się powinien schować wtedy w domu, że nie chce mieć kontaktu z ludźmi, nie ma ochoty o siebie dbać, no to też nie ma co zmuszać, prawda? Ale muszę ci powiedzieć, że większość chce wejść do ludzi. Ten aspekt społeczny jest bardzo ważny. On jak się źle czuje swoje skórze, to, to unika tego kontaktu, a w takiej chorobie myślę, że te, te relacje międzyludzkie są bardzo ważne. Czym jest estetyka u pacjenta onkologicznego, czy czymś różni się od innego pacjenta? No różni się, różni się. To jest takie delikatniejsze rzeczywiście podejście i e, musisz dłużej porozmawiać z takim pacjentem, więcej czasu mu poświęcić, bardziej holistycznie. Ja mam nadzieję, że wszyscy podchodzą holistycznie do każdego pacjenta, ale rzeczywiście w tym przypadku e trzeba sprawdzić chociażby historię choroby pacjenta. Musisz ten wywiad zebrać rzeczywiście dokładny. Nie trzeba znać się na tych lekach, tak? Tak na przykład jak ja wiem, nawet jak pacjentka nie pamięta, ja generalnie wiem jakie miała leczenie, nawet po jej takich skrótowych e informacjach. Ale żeby wiedzieć, kiedy zakończyła leczenie, jakie miała to leczenie, czy to była chemioterapia, czy to była immunoterapia, wiesz, ja nie proszę pacjentów nieonkologicznych na przykład o morfologię krwi na pierwszej wizycie, a pacjentów już onkologicznych proszę, tak? I nieważne, czy to tam było 3 miesiące po zakończeniu leczenia, czy to jest mm, po 5 latach, proszę o tą morfologię, dlatego że wiem, że mogą być późne e, powikłania po leczeniu. E, też przy samych zabiegach m, bardziej zwracamy uwagę na aseptykę, antyseptykę, bo na przykład to mogą być pacjenci, którzy mają obniżoną odporność. tak? Gorzej się goją, ta regeneracja dłużej trwa. No i też nie wybieramy wszystkich zabiegów, tak? No są pewne zabiegi, które możemy polecić, a nie wszystkie zalecamy. W takim razie, jakie zabiegi są rekomendowane u pacjentów onkologicznych? Może zacznijmy od kobiet. Od kobiet. No wiesz, one stanowią na większość naszych pacjentów w gabinecie medycyny estetycznej. Ja panią. Po leczeniu onkologicznym e, proponuje przede wszystkim to, co jest sprawdzone, co ma certyfikat, co ma badania naukowe, ma podstawę evidence Base Medicine, czyli chociażby na przykład ma certyfikat FDA, tak? I e, produkty, które są długo na rynku i mają wiarygodne te badania. I takim badaniami może się pochwalić toksyna botulinowa, jakkolwiek ona ma złą renomę w, w Polsce, to, to jest lek, który jest stosowany również u pacjentów onkologicznych, na przykład na bóle neuropatyczne. I ja wiem, że my możemy go stosować nie tylko w medycynie, u pacjentów po leczeniu, ale nawet w trakcie leczenia. Tak? Natomiast drugim bardzo fajnym produktem, bardzo fajnym zabiegiem jest kwas hialuronowy. On też jest bezpieczny, też daje ładne rezultaty. I właściwie to jest taka baza, która bardzo już e, pacjentkom pomaga. Dlaczego toksyna botulinowa według Ciebie jest takim kontrowersyjnym e, sposobem leczenia? Wydaje mi się, że po, po prostu to jest e, e, sama nazwa, tak? Wszystkim się kojarzy. Toksyna. Ja, toksyna tak, toksyna. tak hmm. dokładnie. To jest to nazewnictwo, to jest właśnie to, że my jak już jest to nacechowane, to już niestety z tym idzie. I nieważne, że czasem osoby, które nie mają kontaktu, kontaktu z zabiegami medycyny estetycznej, mówią, że no ma za dużo botoksu w ustach. My wiemy doskonale, że nie ma żadnego botoksu w ustach, ale wszystko to jest złe, to już się z tym kojarzy. Myślę, że to jest przede wszystkim to nazewnictwo i ja mam tak, nie wiem jak ty, ale na, czasem jak przychodzi pacjentka pierwszorazowo i ja jej tłumaczę, że bardzo dobrze byłoby profilaktycznie niewielkie ilości zrobić yy, i nie chcę z toksyną butulinowej, to ona nie, 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 bo ja chcę wyglądać naturalnie, ja mówię, ale to jest bardzo naturalny wtedy efekt, bo my nic nie dodajemy, tylko łagodzimy, tak? Znaczy działam nawet profilaktycznie. Yy, I rozmowa o produkcie wtedy się zaczyna, kiedy ja mówię, że to jest lek i że ja muszę wpisać receptę, żeby dostać ten lek do gabinetu, to dopiero się oczy otwierają i jest zdziwienie, jak tłumaczy, ile e, więcej podajemy jednostek, na przykład przy leczeniu migrenowych bóli głowy, czy e, przy mm, jakichś spastycznościach, tak? W bólach właśnie neuropatycznych, czy spastycznościach u dzieci e, z mózgowym porażeniem e, dziecięcym, to to, to nagle się okazuje, że e, takich informacji nie znajdą w internecie. Że to, 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 to jest tak zakamuflowane, albo jest tyle negatywnej e, informacji, że zanim one dojdą do tego, no to już rezygnują. Nie? I boją się tego, czego się właściwie bać nie powinni, bo faktycznie mały jest pewnie po toksynie dokładnie, dokładnie. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o kwas hialuronowy, to mm -hmm. czy są to zabiegi, które na przykład powinny być wykonywane lub wykluczane przy jakimś konkretnym rodzaju nowotworów? Konkretnym to nie. Natomiast rzeczywiście nie rekomenduje się jakiejś ingerencji w miejscu pooperacyjnym. tak? Czyli, na przykład, mamy blizny pooperacyjne i chcielibyśmy, żeby ona była mniej widoczna trochę ją złagodzić, to rzeczywiście nie wchodzimy w to, tak? Nie, nie podajemy tam kwasu hialuronowego, ale w ogóle nie inkorujemy w takie miejsca. To jest już domena chirurgów onkologicznych i oni się powinni tym zajmować. Także też pytanie, wiesz, kwasów hialuronowych jest tak dużo na rynku, że też trzeba wybrać taki które ma najmniejsze modyfikacje, najmniej dodatków, tak żebyśmy wiedzieli, gdyby na przykład pojawił się jakiś obrzęk, jakaś um, reakcja alergiczna, jakikolwiek efekt uboczny, to żebyśmy dokładnie wiedzieli, co tutaj zadziało źle. Nie? Także z pacjentami onkologicznymi to jest tak, że mniej na początek, bardziej ograniczone, bardziej z większym doświadczeniem. Produkty wybieramy na, na, dla nich? Czy stymulatory tkankowe mogą być wykodywane u pacjentów onkologicznych? Teraz taka popularna mm -hmm. grupa produktów, jak stymulatory mm -hmm. tkankowe. A powiedz mi, a ty uważasz, że stymulatory tkankowe to są jakieś konkretne? Bo ja mam tak teraz, że wszyscy mówią, że mają tak. stymulator tkankowy i te to, to są. Nukleofile, drugie to są sam kwas hialuronowy, trzecie to są z aminokwasami, a jeszcze inne, właśnie w mojej ocenie, to prawdziwe stymulatory tkankowe, czyli właśnie nie wiem, kwas polimlekowy. Nie? To jest taka gama, wszystko teraz jest stymulatorem tkankowym, jakby tak się. Mm, w sumie kwas hialuronowy też, też jest stymulatorem. Dokładnie. Można tak to no. powiedzieć, że właściwie wszystko jest jakąś yy, stymulacją. Yy, natomiast rzeczywiście takie preparaty, które mobilizują czynniki wzrostu, tak? czy robią stan zapalny właśnie po to, żeby, żeby była większa regeneracja, większy obrót komórkowy. Hmm, może nie są dla pacjentów, którzy są w trakcie na pewno leczenia e, i też może nie na samym początku e, po zakończeniu leczenia. Tak? Zacząć od e, mniej skomplikowanych e, i dopiero wchodzić w bardziej zaawansowane. Też mamy jak długie doświadczenia ze stymulatorami tkankowymi? No, jakieś 10 lat, może trochę. Z troszkę? pasem polimlekowym lub no. z hydroksyapatytem, chyba nawet trochę dłużej. Może tak. dłużej, okej, okay, ale jak. Yy, nie wiem, jak Ty zauważyłeś, że te pacjentki jednak się zmieniają z czasem bardzo. Tego efektu od razu nie widzimy u nich, tak? Tylko one właśnie nawet po pięciu latach potrafią, e, jeszcze u nich te, te, ten proces przebiega. Stąd myślę, że u pacjentów onkologicznych to może być um, trudne, nie? Do, do, do przewidzenia tego efektu i teraz. Też musimy sobie zdawać sprawę, że ten pacjent jest w follow-upie, czyli w takich tych badaniach em, kontrolnych. I teraz kwas hialuronowy jest świetnie widoczny w badaniu USG, on jest dosyć em, łatwy do zdiagnozowania. Natomiast już na przykład choleksyapatę 2 pnia w badaniu tomografii komputerowej no, będzie świecił no, tak? Możemy mieć z tym problem potem diagnostyczny. Tak samo, yy, tak samo kwas polimlekowy też może być widoczny dziwnie, na przykład w badaniu PET, no bo to jest stymulacja tkankowa, tam jest proces jakiś zapalny i może nagle nam zaświecić i ten, ta intuicja onkologiczna, ten niepokój onkologiczny to może wzbudzać. Kwas heluronowy tego nie zrobi, nie, to nie, nie będzie takiego, yy, takiego efektu. Czyli można powiedzieć, że jeżeli pacjenci onkologiczni chcą być leczeni bezpiecznie, to mamy toksynę botulinową, kwasy hialuronowe. Tak. Przy stymulatorach trzeba się bardzo zastanowić. zastanowić. Później, ewentualnie, tak? Na przykład, jak już tak właśnie te 5 te lat złotych minie, czy zakończy się leczenie, jest potwierdzone, że rzeczywiście nie ma ryzyka wznowy, aczkolwiek nigdy nikt nie da gwarancji, nie? Użyłaś słowa tych magiczne 5 lat. Mm -hmm. O co chodzi z tymi pięcioma latami? No to jest trochę historyczny taki przedział czasowy, bo musimy sobie zdawać sprawę, że mamy bardzo dobre teraz programy lekowe. Onkologia idzie bardzo do przodu i właściwie z każdym rokiem zwiększa się przeżywalność pacjentów onkologicznych o 1%. To jest duży skok. tak? I stąd pacjenci, którzy nawet mają chorobę ogólnioną, czyli mają przerzuty odległość. Tak naprawdę taką chorobę, której my nie zakładamy, że wyleczymy, tylko że będziemy ją kontrolować, tak, żeby pacjent się dobrze czuł, potrafią żyć 10, 15 lat, tak? Na lekach i gdzie tu jest teraz te 5 lat? Przecież ma chorobę ogólnioną, a teoretycznie po 5 latach, no jak? To, się, to zupełnie to nie pasuje. Z drugiej strony mamy na przykład pacjentki z rakiem piersi, które są w trakcie leczenia uzupełniającego, to znaczy one już nie mają guza, nie mają nigdzie przerzutów, jest choroba wyleczona, ale dostają profilaktycznie tak, y, hormonoterapię, taka antyhormony, i one muszą ją przyjmować czasem 10 lat. No i teraz znowu, gdzie mamy te 5 lat? Stąd y, 5 lat jest używane do bardziej do chorób, które wiemy, że przebiegają bardziej agresywnie, e, szybko mają, e, dają wznowę czy przerzuty, ogólnienie, i leczymy ich tylko, tych pacjentów radykalnie. I to można uznać wtedy e, te 5 lat. Natomiast patrząc bardziej indywidualnie, u każdego pacjenta może to troszeczkę inaczej przebiegać, więc. E, Onkolog zawsze ma z tyłu głowy, że u pacjenta, który miał już wywiad onkologiczny, zawsze się coś może jeszcze zdarzyć. A dla lekarzy innych specjalizacji tak naprawdę nie jest kwestia czasu, tylko w jakim stanie jestem pacjent i czy teraz przyjmuję jakieś leczenie. Olga, powiedz mi o socze bogatopłytkowe. Ej, to jest trudny temat. Wiesz, ostatnio miałam taki um, webinar dla pacjentek po leczeniu onkologicznym, po leczeniu raka piersi. I tam powołując się co prawda na e, badanie kliniczne, e, powiedziałam, że no e, nie u wszystkich e, pacjentek możemy robić transfer komórek tłuszczowych. Kiedyś się robiło transfer e, e, tkanki tłuszczowej, komórek tłuszczowych również z osoczem. I to już w ogóle były, te, niestety, te wyniki nie najlepsze dla pacjentek, pogorszały rokowanie, ale również sam transfer, na przykład tkanki tłuszczowej nie był do końca zalecany u pacjentek z większym zaawansowaniem, tak? Miejscowym, czy z dużym zajęciem wazów chłonnych, czy choćby z bardzo agresywnym typem biologicznym, jak potruniujemy rak piersi. I z ja traktuję osocze bardzo podobnie. To znaczy, co on ma nam dać to osocze? No ma nam dać regenerację. A jak? A przez przede wszystkim czynniki wzrostu, tak? Przez tą stymulację i znowu to się, tam jest stan zapalny i pobudzamy skórę przez ten stan zapalny do regeneracji. Tylko, że nie wiem jakie masz ty doświadczenia, ja mam takie doświadczenie, że ci pacjentki nie tylko mają reakcję zapalną Lokalnie, tam gdzie działamy osoczem, ale ogólnie i, e, i zdarzają się stany podgorączkowe, dreszcze po osoczu. No to jest taki mm, sygnał, że nie do końca kontrolujemy e, ten proces. Nie kontrolujemy go do końca, dlatego że u każdego to jest inny produkt po prostu i to, te, te, te efekty będą nieporównywalne. Stąd też badania kliniczne są trudne, no bo u jednego pacjenta to osocze bardzo mało wpłynie. Na stan zapalny, będzie mało tam czynników wzrostu, i ten proces taki regeneracyjny też będzie mało, ale też nie będzie uogólnionego. Tak? A u innego będzie odwrotnie będą bardzo e, intensywne te objawy ogólne. Dlatego wydaje mi się, jako e, onkolog i praktyk, naprawdę dużo e, wykonujemy tej medycyny regeneracyjnej. Że to nie jest e, do końca dla pacjentów na pewno e, w trakcie leczenia onkologicznego i zaraz po. Tak? Może nawet e, z czasem, e, wiesz, lata mijają, pacjent jest po leczeniu. Wiadomo, że osocze jest najlepsze u młodych e, ludzi, tak? I najlepsze efekty daje. No, takie są wytyczne, że do 60 roku życia. Warto wykonywać osocze, później już um, te efekty są mierne. Więc, też, że niekoniecznie trzeba, mamy inne rzeczy nie? Do, do, do wykorzystania. To osocze więcej może szkód przynieść niż pożytku, chociaż to jest fantastyczny zabieg tak? dla, dla, dla innych osób. A czy są jakieś badania kliniczne, które potwierdzają faktycznie bezpieczeństwo stosowania kwasu hialuronowego u pacjentów właśnie onkologicznych? onkologicznych? Tak, i nawet powiem ci więcej, że stosujemy kwas hialuronowy w terapiach. Bardziej stosujemy to tak jako takie wspomaganie. My, jako onkolodzy, niekoniecznie, ale radioterapeuci stosują kwas hialuronowy, żeby zmniejszyć efekty napromieniania na miejsce, okoliczne tkanki, na które działają, czyli na przykład u pacjentów z rakiem prostaty kwas hialuronowy jest podawany tak, żeby zrobić większą przestrzeń między odnicą a, a gruczołem prostaty i przez to mają mniejsze efekty uboczne właśnie te pozapalne po radioterapii zapalenia odbytnicy. To jest bardzo przykre dla pacjentów z tym rozpoznaniem i bardzo często się zdarzało po radioterapii radykalnej. Taki zwykły zabieg, wiesz, podanie kwasu hialuronowego, my wiemy, że to nie wymaga jakiegoś bardzo dużych sprzętów, tak. To też nie jest jakiś bardzo drogi e, zabieg. Fajnie kontrolowany, bo możemy to kontrolować w USG. Mamy na to antidotum, bo mamy chirurgię, jak źle podamy. Więc to jest super e, procedura, e, a niesamowicie poprawia e, jakość życia tych pacjentów i zmniejsza i wczesne, i późne e powikłania po radioterapii. Także. My wiemy, że na pewno nie wpływa to na ich e, e, chorobę źle, a wręcz odwrotnie poprawia e, aspekt leczniczy. E, I też e, przez to jest stosowany kwas też w innych rozpoznaniach, aczkolwiek to na razie nie ma certyfikatu jeszcze FDA. Natomiast w prostacie jest rzeczywiście e, ta procedura e, zatwierdzona i normalnie stosowana już no, chociażby u nas e, w Poznaniu e, na radioterapii. A czy hydroksyapatyt wapnia też ma coś wspólnego z onkologią? Wiesz co, ja, ja nie, sto, nie stosuję, nie, nigdzie nie słyszałam. Nie wiem, może ty mnie zaskoczysz, bo ja nie kojarzę. Ja słyszałam, że chyba hydroksyapatytem wapnia kiedyś oznaczano zmiany, które miały służyć pod Czyli taki do, znacznik. do radioterapii. A no właśnie, no widzisz. I, I to co mówię, że to po prostu jest widoczny ten, ten produkt. Ja te, nie, nie byłam za tych czasów może, nie nie pamiętam. Nie. Natomiast my stosujemy raczej teraz znaczniki, kto, takie, które są widoczne właśnie w mamografiach, ale których też można wykonać rezonans magnetyczny. Tak? I nie będzie robił artefaktu. Wydaje mi się, że na przykład Właśnie heterokseapaty dwa może, może robić takie artefakty, nie? Um, powiedz mi, jeżeli chodzi jeszcze o nitki, bo chyba zostały tam nitki, tak, prawda? Nici. Czy te mm. nici, tak? Ja to tak kolokwialnie nazywam mm -hmm. nitkami. Mm -hmm. Czy one mogą być też stosowane u pacjentów onkologicznych? To wiesz, jak, jak sobie pomyślimy, że pacjent onkologiczny był poddany jakiejś operacji, gdzie było szycie, tak? Jak było nacięcie, to i było szycie. I nie ma żadnych badań klinicznych na to, żeby to miało pogarszać ich efekty leczenia, bo byli szyci. No to myślę, że nitka też nie jest jakimś dużym problemem. Natomiast trzeba pomyśleć, z czego jest zrobiona ta nić, tak? Bo są różnego rodzaju, tak? Czy mamy PDO, czy mamy z kwasu polimlekowego, tak? Czy mamy też z polikapronowe? No to są to jest Między nimi jest bardzo duża różnica w efektach, no i właśnie w późniejszych ewentualnych komplikacjach. I tak, tak jak nici PDO, właściwie mają delikatny wpływ w tkankach, ta ingerencja jest nieduża, ten stan zapalny jest dużo mniejszy, natomiast tak jak kwas polimlekowy, czy polikapron jest już dłużej w tkankach, się utrzymuje i ma też większy ten stan zapalny, powoduje także. Ja też bym wybierała raczej te produkty, które są e, mniej inwazyjne. Druga sprawa, no, nici tak zwane liftingowe, e, one wymagają bardziej inwazyjnego procedury, nie? Tam jest jednak większe ryzyko infekcji, więc też do takiego pacjenta trzeba e, podejść z, z, większym, z większą rezerwą, tak? Z, Więcej tutaj zainwestować w, w oczyszczenie pola, w jałowość samej procedury. Szczerze mówiąc, ja nie wykonuję pacjentkom nici z tego powodu, że to jest. Nie zawsze to jest im akurat potrzebne. Tak? To, to jest tak, że te pacjentki mają często większy problem z utratą wagi, utratą tkanki tłuszczowej, więc nici może tutaj niekoniecznie są w pierwszej kolejności wybierane, ale właśnie wypełniacze. Myślę, że można to, to jeszcze sobie zbadać. Nie ma, nie ma takich przeciwwskazań, ale nie ma też zaleceń. Tak? Ja z kolei byłem na Twoim wykładzie na kongresie mm -hmm. w Sopocie, i dla mnie dużym zaskoczeniem, przyjemnym było to, że pacjenci mogą jak najszybciej, właściwie nawet mówiłaś, 2-3 miesiące Ta. po zakończeniu chemioterapii, Ta. korzystać właśnie w umiarkowany sposób z usług medycyny estetycznej. więc na pewno jest to dla mnie wielką przyjemność mieć Ciebie tutaj w studio. Natomiast no, powiedz mi, bo pacjenci o te zabiegi po prostu pytają mm -hmm. powszechnie. I yy, pacjenci, którzy przychodzą do Twojej kliniki, z tego co słyszałem, mają jakieś specjalne traktowanie. No, specjalnie mają traktowanie, bo mają po pierwsze od razu konsultację onkologiczną. <laughs> nie muszą się tłumaczyć. Powiem Ci, że dla nich to jest najważniejsze: że oni nie muszą się tłumaczyć, że to już dawno temu było to leczenie, bo idzie za nimi to piętno, choroby onkologiczne. Właśnie, wygrały to, lecz, to, to, to zdrowie swoje, wygrały z tą chorobą, a mimo wszystko cały czas jest to na każdym etapie im przypominane. Tak? Nie może pani mieć wykonanego zwyczajnego relaksującego masażu, bo była pani 5 lat czy 10 lat temu leczona onkologicznie, co jest absurdem. Tak? I myślę, że to dla nich jest największa wartość, że u nas w gabinecie jest to zrozumienie tematu. Bo nam się też chce, bo mamy wiedzę. Natomiast rzeczywiście pacjentki onkologiczne, które do nas przyjdą po, po leczeniu czy w trakcie, mają taki swój stały rabat i on jest niemałym rabatem, więc rzeczywiście mają możliwość wtedy poprawy swojego wizerunku mniejszym kosztem. mam też fajne akcje takie. Dla pacjentek onkologicznych z, razem z fundacjami, z którymi współpracujemy, na przykład rakujemy jak chcemy. I tam pacjentki mogą nawet liczyć na zupełnie darmowe e, zabiegi przy współpracy z, in, z firmami, właśnie z medycyny estetycznej. Tak? Także to jest taki e, fajny gest w stosunku do tych, e, do tych kobiet, które są naprawdę bohaterkami często. Olgo, jak przychodzi do ciebie pacjent, czy do Twojego gabinetu, to yy... Czy są jakieś procedury, przez które każdy pacjent przechodzi? Wiesz co, może nie każdy pacjent, bo na przykład pacjent, który jest już um, naszym stałym pacjentem, to oczywiście zawsze się pytamy, czy coś się zmieniło, czy jakieś leki nowe bierze. A kiedy miał pytania profilaktyczne, też, bo na przykład uh, uh, minął magiczną cyfrę 40 więc ja już się wypytuję o, o badania profilaktyczne. Natomiast y, u nowych pacjentek, które przychodzą na konsultacje, to mamy w, w naszej procedurze y, poza rozmową, wywiadem, y, często nawet wynikami badań, mamy chociażby badania dermatoskopowe, y, zmiany skórnych, takie najbardziej nas interesujące. Jeżeli widzimy, że pacjent, pacjentka ma dużo tych zmian, to wysyłamy na takie już bardziej e, konkretne badania, jak na przykład wideodermatoskop. Już wiemy, gdzie pacjenta pokierować. E, badamy też USG. Czasem są to jakieś takie małe guzki, e, jakieś małe zmiany na, e, na skórze. Mamy tylko tak naprawdę USG takie do, e, do badania skóry, więc możemy poza jakością tej skóry ocenić właśnie sobie zmiany jakieś e, podskórne. Także taki pacjent wychodzi rzeczywiście z dużą wiedzą na temat tego, jakich produktów może używać, jakich zabiegów, to jest podstawą pewnie konsultacji, ale też taką lekarską e, informacją. Czyli robicie coś w rodzaju badań przesiewowych. Tak, 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 to zdecydowanie. Bo, bo, bo rzeczywiście ci pacjenci e, często nie zdają sobie sprawy, to, to jest właściwie zdarza się prawie w każdym tygodniu, że ja zwracam uwagę pacjenci wie pani co, to jest y, podstawno-komórkowe, to trzeba wyciąć. Ale nie, ja to mam już od pięciu lat, to, to nic nie jest, to mi się czasem pojawia, czasem, ja mówię, tak, ale to trzeba wyciąć, bo będzie się powiększało, to się nie zmniejszy. Yy, I niestety czarniaki też nam się y, y, zdarzają, a przecież wiemy, że w takim właśnie procesie y, przysiewowym to jest zupełnie wyleczalne. Wystarczy zmianę wyciąć, i właściwie leczenie jest e, zakończone. Czyli rolą lekarza medycyny estetycznej jest również dokonywanie za badań przesiewowych? Tak, profilaktyka, badania przesiewowe i właśnie y, 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 też takie dbanie o, o, o ten follow-up po jakimkolwiek leczeniu, tak, żeby utrzymać w dobrej kondycji pacjenta, żeby pilnować, żeby on dalej o siebie dbał. Też część pacjentów wykonuje w gabinetach właśnie lekarskich i wykonywane są zabiegi usuwania różnych zmian skórnych. Tak. Czy powinny one zawsze podlegać badaniu histopatologicznym? W naszym gabinecie wszystkie są badane histopatologicznie. Ja jestem w stałym kontakcie z, czy, czy, czy mój zespół z histopatologami. Znamy się też, możemy zadzwonić, więc, więc ten kontakt jest. Ja generalnie w swojej pracy też Yy, miałam taką bliską współpracę z patomorfologami, sama yy, oceniałam też, że zmiana na przykład do mojego doktoratu, i, yy, i wiem, że to nie jest e, takie jednoznaczne, że nie można na tak zwane oko ocenić, czy jest zmiana e, nowotworu. Ja mogę mieć taki, um, taką myśl, mogę mieć taką intuicję, może nam się e, rzeczywiście potwierdzić, ale dopiero histopatolog. Na to może w 100%. A czy masz doświadczenia z takimi aplikacjami, które pozwalają po prostu porównać do wielu milionów y, to różnych Super zmien. rzeczy, to jest świetna ta y, możliwość. Wiesz, te atlasy dermatologiczne to jest y, świetne y, ułatwienie pracy. My tego aż tak dużo nie, y, nie przeprowadzamy tych badań, y, bo jak jest za dużo tych zmian, to rzeczywiście wysłamy bardziej do specjalistycznych yy, gabinetów, w których jest chociażby dermato, yy, wideotermatoskopia, tak? I, I możemy wtedy całego pacjenta przeskanować. Jakbym ja tak skanowała całego pacjenta i robiła każdemu zdjęcia, a przynajmniej muszę. Przynajmniej ja tak robię, przynajmniej trzy, bo w różnym świetle yy, i w różnym powiększeniu. No to bym do wieczora pracowała z jednym pacjentem. Więc yy, ja z nich korzystam, jeżeli mam jakąś wątpliwość, ale już się nauczyłem, że jak mam wątpliwość, to lepiej usunąć tą zmianę. Mam nadzieję, że Państwo ten podcast uważacie za ciekawy. Tematyka onkologiczna chyba poruszana jest po raz pierwszy. W takich podcastach. A ja serdecznie Tobie dziękuję. Dziękuję bardzo i zapraszam i pacjentów, i wszystkich lekarzy do wykonywania zabiegów pacjentom onkologicznym, bo to jest szalenie satysfakcjonujące i, i daje dużą radość. A ja z kolei zapraszam do gabinetu Milbrand do Poznania. Wysłuchali Państwo podcast medycznie, estetycznie. Pamiętajcie o wystawieniu oceny podcastu i zapraszamy do kolejnego odcinka.